Dzień dobry, witam wszystkich na moim kanale, ja nazywam się Radek, a dzisiaj zagramy sobie w ciekawą grę indie, która nazywa się Poker Quest, czyli będzie to gra, w którym będziemy wykorzystywać mechaniki pokerowe do tego, żeby progresować w questie związanym jak najbardziej z fantasy jakimś. Jest to bardzo ciekawe dla mnie, zaczynamy sobie od razu tutoriala w grze, gdzie będziemy mogli dowiedzieć się czegoś więcej na temat tego, jak właściwie ta gra funkcjonuje. A ja od razu na początku zapraszam Was do subskrypcji kanału, jeśli wpadacie czasem do mnie pooglądać różnego rodzaju gry indie, czy też kilka serii, które są prowadzone w tym czasie, to na pewno taka subskrypcja może Wam pomóc w tym, żeby dalej za tymi seriami nadążać. No dobra, ale my jesteśmy w tym miejscu, jesteśmy w domostwie naszym, musimy udać się na wschód, więc klikamy na kolejną lokację, żeby tam się przenieść. Tam z kolei znajduje się wielki szczur, więc no ja nie wiem, czy to był sensowny pomysł, żeby z tego domu się gdziekolwiek wybierać, ale i tak możemy tam pójść. On ma jakiś taki atak, czyli szpony, które mają aż 20 punktów ataku, natomiast daje nam w nagrodę dwa takie chipy, takie żetoniki, kurcze, kasynowe i jeden jakiś taki kryształek. Co one robią, tego jeszcze nie wiemy, ale podejdziemy tam, zobaczymy, co się stanie. Trochę energii zyskaliśmy, trochę jedzonka straciliśmy. No i zobaczcie, ten szczurek oto wyciągnął takie karty jak 5, 5, 6, 2, 8. My, Knight, czyli rycerz, wyciągnęliśmy z kolei Asa. No i co teraz? Jest potwór, dokładnie. Wyciągnęliśmy Asa. Możemy w związku z tym wziąć to do nas, żeby zaatakować. I co? Po prostu bierzemy tego Asa, klikamy w tego Asa i możemy użyć go, żeby zaatakować. To jest bardzo ciekawe, czyli rozumiem, że tyle, ile wybierzemy, to tak nasz atak będzie wynosił obrażeń. Czyli jako as mamy 11 w tym przypadku, rzucamy tego asika, 11 HP-ków stracił ten oto właśnie szczurek. To jest jego życie z kolei, jasne, kiedy go pokonamy go wtedy, kiedy będzie miał 0. No, natomiast my kończymy turę, teraz jest jego, on ma 5 kart, czy on będzie wybrał też dwie pary? Okej, co to znaczy? On wymaga pary wśród swoich kart, żeby nas zaatakować, więc nas zaatakuje w tym momencie, zabierając nam aż 20 punktów obrażeń, więc jego szpony są silniejsze niż nasz miecz. To już widzę pewne problemy balansowe, jeżeli chodzi o ten świat fantasy, a tak na poważnie to niech i tak będzie, potwór jest w końcu gigantycznym szczurem, więc być może jego szpony są na tyle silne. To nie było takie straszne, no relatywnie mówiąc. Kiedy potwór skończy swoją turę, nowa runda zaczyna się i obydwoje ciągniemy nowe karty. On ma znowu parę, więc zaatakuje. To na pewno wiemy. Mamy z kolei króla. Szczur już ma kolejną parę widoczną, tak jak mówiłem, więc będzie atakował. Na szczęście możemy użyć naszej energii, żeby go zastunować, czyli ogłuszyć. Możemy wydać aż 4 takie punkciki, mamy 12, żeby zastunować. I wtedy on musi wszystkie swoje karty odrzucić. Odzyskujemy z kolei 2 takie punkciki za każdym razem, kiedy poruszamy się na mapie głównej. Dobra, czyli klikam to, zabieram mu wszystkie karty, jest zestunowany, nie może się ruszyć, nic zrobić. My natomiast możemy zaatakować. Oczywiście bierzemy tego króla, to jest 10 z kolei i wykonujemy atak, który zadał całkiem sporo obrażeń, oczywiście, bo to jest jednak król, no teraz my akurat będziemy mieli kiepsko, mamy dwójkę, ale on pary nie ma, co oznacza, że on nas zaatakować w tej turze nie może. My natomiast możemy używać kryształków, klejnotów właściwie w sytuacjach podbramkowych, kiedy chcemy wyciągnąć trochę więcej kart. Na przykład możemy to zrobić teraz, poświęcimy na to jeden kryształek, ale po tej walce też taki jeden kryształek uzyskamy. Okej, 3 karty aż i możemy użyć 2 kart, zauważcie, przy tym mieczu, żeby zaatakować. Więc ten miecz jednak jest lepszy ostatecznie niż szpony, zakładając, że mamy więcej niż jedną kartę. Dobra, 50% damage'u zadaje też nasz miecz więcej, jeśli mamy parę, a my taką parę mamy. To znaczy, że aż 33 punkty obrażeń wykonamy, co tego szczura akurat pokona. Jeden kryształek odzyskamy dzięki temu i dostaniemy też te 2 pokerowe żetony. Możemy też kupić w tym momencie różnego rodzaju ulepszenia, więc sobie klikniemy w tą właśnie opcję, żeby zobaczyć co i jak. Jeżeli bardzo kiepsko słyszycie muzykę, to powiem Wam, że i tak jest to najgłośniej, jak się dało ją ustawić. A w tym momencie akurat jej nie ma, więc się tym możecie nie przejmować. Kupimy upgrade, mamy 15 tych punkcików, mamy tylko jedną kartę w tym momencie pobieraną, chcemy mieć więcej, więc kupujemy, mamy teraz już 2 karty. Co nam się na pewno przyda w kontekście walki z przeciwnikami i idziemy dalej. Będziemy mieli też okazję zdobyć teraz przypadkowy jakiś przedmiocik. W tym przypadku jest to skarb. A właściwie, przepraszam, skarb. To skarb jest, a skarbem będzie ten przypadkowy przedmiot, który w tym przypadku będzie tarczą. 2 karty, blokujemy tyle damage'u, ile kart wybierzemy. 50%, jeśli wszystkie są tymi oto czarnymi sercami, zwanymi też jako... Zawsze się, kurczę, mylę, czy to są piki czy kiery. Ale chyba kiery, nie? Napiszcie mi w komentarzach, wy na pewno wiecie lepiej niż ja. My sobie tę tarczę wyekwipujemy od razu i idziemy dalej. Mamy walkę z bossem, to jest wściekły koń. Najpierw był szczur, teraz jest koń. On z kolei ma uderzenie kopytem. Jakiekolwiek karty, które razem się będą dodawać do przynajmniej 40, czyli może być więcej niż 40, ale jeśli nie ma 40,
No akurat ma w tym momencie idealnie 40, więc nas zaatakuje, ale gdyby nie miał, to by nas nie mógł zaatakować. No dobra, mamy tarczę, nie musimy używać w związku z tym naszego tutaj ogłuszania. Możemy użyć obu tych karcików, żeby zablokować. Plus 50%, jeśli wszystkie są spejdami, to są spejdy, jak rozumiem. Więc będziemy mogli zablokować trochę, 18. No to nie jest tak, że zablokujemy całkowicie ten atak, ale trochę nam to pomoże. Nie, zaraz, zablokowaliśmy całkowicie? A jak to się stało? A, dobrze, ja źle zrozumiałem. 40 to on potrzebuje, żeby zaatakować, ale atakuje za 15. Nie za 40. No tak, to by było troszkę potężne, gdyby to było dokładnie za 40 atak. Także fajnie, możemy teraz nasz tutorial zostawić już samych sobie. On znowu ma 40 tak naprawdę. My możemy znowu spróbować... A, mamy na cooldownie teraz to. No ja nie chcę chyba oberwać za te 40. Nie wiem, czy go po prostu nie zestunuję. Zestunujemy go w takim razie. A my sobie z kolei zaatakujemy za 20. I kończymy turę. No w tym momencie 40 nie ma, tak? Bo tu jest 18. No i figura, czyli 10, także 28. Także on nam nic w tym momencie w stanie zrobić nie jest. My natomiast możemy sobie spokojnie atakować za 14 punktów życia i kończyć turę. Dobiera... On nie dobiera, tylko zyskuje nowe karty. Znowu nie ma 40, więc znowu nam nic nie zrobi. My możemy atakować spokojnie. Na szczęście na razie to jest bez większego problemu. O, zaraz, te karty się dołączają do tej liczby. O, okej, ona zwalną ostatecznie tym razem. No dobrze wiedzieć. Teraz na szczęście nie może tego zrobić, jak rozumiem. My natomiast mamy całkiem fajny atak za 21 nasz. Okej, on sobie to w takim wypadku teraz rozumiem, że zbierze. No i właśnie, 24, suma widocznych kart. I co? I teraz niby może nas walnąć? O, to jest pytanie. Ja mam tutaj też opis tych rund po kolei. On zaktywował stomp z 10 asem, waletem i waletem. I straciliśmy 15 punktów życia. Aha. Okej, okay, interesujące. Mogłem czegoś nie zauważyć wcześniej. Ta czwórka wtedy... A być może on nie musi wymieniać wszystkich kart, tylko wymienił po prostu pojedynczą. Interesujące. No dobra, teraz w każdym razie nie ma możliwości za bardzo, żeby nam dowalić tak czy siak. Widzę, jak go mogę po prostu bić. Ósemka się pojawia. Okej, okay, jedna jest ukryta. Dobra, teraz to zauważyłem. Jedna jest ukryta, czyli tutaj potencjalnie jeżeli jest walet, to on nas walnie. Natomiast na szczęście my go bijemy na tyle mocno, żeby i był, więc by nas uderzył. Natomiast no nie był w stanie wykonać już tego ataku. Mamy dwa jedzonka, mamy trzy aż te klejnociki i 7 pieniążków. Zgarniamy to. I to też finalizuje jednocześnie tutorial. Co jest szybkim, konkretnym tutorialem właściwie. Menu jest całkiem przyjemne. Rozpoczniemy sobie taki nowy, standardowy run, gdzie zaczynamy właśnie naszym rycerzem z bronią, którą już znamy. Okej, okay, czemu nie? Zagramy sobie... To jest klasyczny tryb, który jest bardzo trudny bez upgrade'ów, a to jest z kolei taki, który pozwala nam upgrade'ować się pomiędzy poszczególnymi runami. Ja myślę, że zagramy sobie właśnie ten. Zobaczmy, mamy 0 punktów, więc na razie to jest darmowe rozwinięcie, co prawda. Więc co? Zrobimy sobie tak. To jest za darmo wszystko. Jak mnie mam, możemy sobie to rozwinąć bez żadnego kosztu. Zakładam, że to perk po prostu rycerski, że tak powiem. No dobra, przetasowanie i mamy taką standardową mechanikę, którą znamy z wielu innych rogalików karcianych, czyli wybieramy sobie ścieżkę i nią będziemy podążać. Przeciwnicy są tu różni, to jest od razu walka elitarna, ale za to też dużo daje możliwości, więc dlaczego by nie? Już raz z takim kolesiem walczyliśmy, upgrade'ów nie kupiliśmy. To jest duży problem. Ile mamy pieniędzy? No mamy trochę pieniędzy. Ja to bym chciał kupić, czy mogę? Nie jestem w stanie w trakcie walki tego zrobić. No trudno, po walce zrobimy. Na razie no jest tak jak jest, mamy dwie karty, więc zawsze coś możemy zrobić. On potrzebuje parę, on parę ma, także ja go stunuję. I jednocześnie od razu pozwalam sobie na atak. On ma 80 HP aż, nawet 88, nie jest tak mało. Znowu para, znowu mu się wylosowała ta para, niestety. Moglibyśmy zablokować za 7, ale on nas walnie za 22 aż. Ja go mogę w teorii zestunować znowu. Właściwie co mi szkodzi, skoro mam taką okazję, to na razie go będę stunował. Nie żebym mógł to robić bardzo często. On ma znowu parę, tak, z waletów, na litość boską. Nie jest łatwo się przezwyciężyć temu, ale w tym momencie musimy użyć tarczę. Zablokujemy trochę tego ataku. Trochę przyjmiemy na klatę. Znowu para. Tak jakby, kurczę, wszystko sprzysięgło przeciwko nam. Więc te 22 znowu przyjmiemy na klatę. Trudno, przyjmijmy tym razem.
Zobaczymy, czy ta para nie. Tym razem jednak mu się pary zdobyć nie udało, więc ja spokojnie atakuję teraz. Idziemy dalej. Jego kolejna tura. Znowu nie ma pary, co mnie bardzo, ale to bardzo cieszy, bo ja mogę spokojnie teraz ataki wystosowywać bez zagrożenia. Dalej nie ma kolega pary. 14 go bijemy, dostał mu 6 punktów życia i to mam nadzieję będzie już koniec dla niego, więc ta elitarna walka dla nas się zakończyła zwycięstwem. Teraz możemy sobie kupić spokojnie upgrade'y, bo skończyliśmy pojedynek. No, kupimy sobie większą liczbę kart do ciągnięcia, przyda nam się to. Ale możemy sobie też na przykład zgarnąć więcej tych właśnie klejnocików po walce. Myślę, że to się też nam przyda w kontekście kolejnych walk. Bierzemy skarb. Dostaliśmy, straciliśmy jedzonko, ale zyskujemy przypadkowy przedmiot i to jest Toxic Dirk. Okej, każda karta tutaj może być, ale minimalnie 5. Okej, możemy użyć. Wtedy zatrujemy kogoś za 8. Okej, fajne, ale czy to nam wyjdzie zamiast miecza? Nie, możemy mieć tyle kart różnych. Rozumiem, że to dopiero trzeba odblokować w menu upgrade'ów, czyli innymi słowy tutaj. Teraz mamy 3, będziemy mogli za 8 mieć 4. Okej, teraz zgarniemy tylko 3 pieniążki za walkę z tym stalionem wściekłym, dodajemy do tego. On jest, nie jest specjalnie wesołym koleżką, nie pojeździmy na nim niestety. Ale możemy się tutaj teraz pobawić. Mamy 3 karty aż. Tutaj potrzebujemy minimum 5. Czyli tak, on musiałby mieć 40, tu ma 27, więc nic nam nie zrobi. My natomiast możemy tą szóstkę wykorzystać, żeby go zatruć. A potem te dwie karty możemy wykorzystać, żeby zaatakować jeszcze przy okazji. On nam nie jest w stanie nic zrobić. Tutaj 31 nie ma znowu na szczęście w kartach, co mnie mega cieszy. A teraz tak, to randomowe sortowanie, jak kliknę, aha. Okej, to nam układa rzeczy po kolei. Myślę, że to bardzo przyjemne jest posiadać taką po kolei właśnie ustawkę, więc tak sobie to będziemy trzymać. Znowu my możemy go jeszcze bardziej zatruć, niech on tam sobie dogorywa powoli, a my go po prostu zaatakujemy. On dalej nie ma 40, to jest na pewno jego śmierć, więc po prostu go pokonamy, zdobywając troszkę pieniążków. Nie za dużo, ale zawsze coś. I możemy iść dalej naprzód. Mamy wybór, walka elitarna czy walka zwykła. Walka elitarna, moi drodzy. Nie będziemy się tutaj... Nawet nie popatrzyłem na to, co on robi, ten blub cały, nie z elitą. Jedna karta, 10 lub wyżej, i atakuje wtedy za 18 i można użyć tego przedmiotu ponownie w tej samej turze. Okej, on tylko raz nas walnie. Tylko, że to mi się i tak nie podoba. Ja mu to zablokuję. Może jest szansa, że w przyszłej walce nie będzie mógł nas walnąć w ten sposób, a my go zatrujemy oczywiście i jeszcze walniemy na tyle, ile to możliwe. Niech on tam z trucizną cierpi, teraz nas zwalnie za 18. No dobra, 18 to jest coś, co jesteśmy w sumie w stanie... Moglibyśmy zablokować tutaj 16, ale kurde, zastanawiam się, bo możemy też zrobić w ten sposób. Zrobimy tak i użyjemy tego toksycznego mieczyka, żeby go zatruć jeszcze bardziej. On nam nic nie zrobił w ten sposób. On może zaatakować nas teraz znowu raz. Nie obronimy się teraz. Tego akurat zrobić nie możemy. Użyjemy... Tak, myślę, że to jest dobry pomysł. I dziesiątką. Czy mu trucizna wchodzi na początku tury, czy na koniec? Na koniec tury. Okej, wygraliśmy oczywiście, ale dobrze wiedzieć, że ta trucizna... Nie pamiętałem tego, a ona wchodzi na koniec tury. 9 punkcików, wykupujemy nowy slot na kartę, bo może jakąś zdobędziemy niedługo. Tutaj mamy z kolei 4 jeszcze możliwe do zebrania pieniążki. Odzyskujemy trochę energii. I udamy się może do tego sklepiku. Mamy tylko 5 monetek. Nie wiem, co w sklepiku się dzieje. Nie, wiecie co, pójdziemy na walkę, bo w sklepiku to w sumie my i tak nie mamy co wydać. Mamy 64 HP. Nie możemy jakoś go odzyskać tutaj w sumie. Blackjack musi być. Okej, dwie karty, gdzie jedna karta to 10-10 kół albo król, a druga to as, na przykład as i walet. Okej, czyli doczko po prostu, 21. No akurat tutaj takiej opcji nie ma, co jest bardzo przyjemne znowuż dla nas. No my pozwolimy sobie w takim wypadku spokojnie go atakować. On tutaj nic nie zrobi w tym momencie. Ma jedną kartę ukrytą, zwróćcie uwagę, jeśli tam jest as, to tutaj może zastosować atak za 35 obrażeń. Bardzo dużo, nie będę tego ryzykował nawet. Po prostu to wszystko z wyłączę mu. Ja myślałem, że to jakiś ogra, w sumie teraz patrzę, to on bardziej wygląda na takiego po prostu dosyć potężnego chłopa. Okej, dwójka, trójka. Niespecjalnie to nam ładnie wychodzi w tym momencie. Możemy go znowu zatruć. Ten walet za 10. No wejdzie, 24 mu zostaje.
I teraz tak, jeżeli tutaj jest as, to on nas bije. Zaryzykujmy, nie było asa. Okej. Okay. Świetnie. To jest tutaj oczywiście takie pokerowe ryzyko wręcz. No, nie powiedziałbym, że ta gra ma bardzo dużo wspólnego z pokerem, ale raczej ogólnie z kartami. Natomiast jest to moim zdaniem całkiem przyjemna wariacja tego rodzaju gier. 5 punktów życia oznacza, że właściwie mogę po prostu go walnąć i skończyć grę na tym. Znaczy nie tyle grę, co tą walkę. Jedno mięsko odzyskujemy. Jedno mięsko tracimy za każdym razem, kiedy się poruszamy. Jeśli nie mamy mięska, to będziemy głodować. Będziemy tracić hapeki i energię, co ciekawe. No nic, zgarniamy te rzeczy. Mamy znowu 9 tych pokerowych żetoników. Co możemy za to wykupić? Więcej dżemików, żeby dostać. Mamy 10 w tym momencie. Albo większy zasięg widzenia na mapie. To jest niby fajne, ale chyba wolę zbierać na coś z tych rzeczy jednak. Na razie, przynajmniej mi się tak wydaje. Pójdziemy sobie teraz do obuziku. Odzyskamy 15% maksymalnego życia, consumable, ale nie mamy żadnych przedmiotów takich używalnych kilka razy, więc to nam nic nie pomoże. Natomiast i tak tam pójdziemy z chęcią. Odzyskamy tutaj troszkę energii. Moglibyśmy pohantować, ale mamy jedzenie, więc chyba nie ma potrzeby. Myślę, że po prostu HP odzyskamy. O, proszę bardzo, mogę wydać 5 energii dalej. Myślałem, że to nie będzie możliwe. Nie mamy za bardzo żadnych consumable. Nie chcę też polować. Nie potrzebuję tego w tym momencie. 4, ten jest lepszy. Do walki. On ma dwa rodzaje różnych ataków. Myślę, że to może być ciekawe. Jakie on tutaj ma ciekawe ataki? Perfect kill. A, dokładnie do zera. Jak go zbijemy, dostaniemy dodatkowy pieniążek. Ciekawe. 4 karty po kolei. 3 karty po kolei. Okej. Okay. Mamy ułożone akurat po kolei i nie ma ani 3 po kolei, ani 4. To już w ogóle. To jest dobra informacja dla nas. Zatruwamy i bijemy po prostu. Zobaczymy, teraz mi się tu karty po kolei ustawiły. Ma czwóreczkę, zobaczcie, 10, 9, przepraszam, walet 10, 9, 8. Więc to nas już zaboli, ale. Ciekawe, a mogę dodatkowe jeszcze 3 karty? Mogę dodatkowe 3 karty. Okej, okay, czyli w teorii jestem w stanie uderzyć z parą za 24. Nie mogę użyć tego samego mieczyka teraz. Ale mogę jeszcze zatruć za 5. I on mnie zaatakuje za 4. To są 4 po kolei, nie? 41. Strasznie mnie zaatakuje. Nie, ja go wolę tutaj wyciszę go tutaj. Wyłączę go w tym momencie. Te karty mi zostaną, jeśli skończę turę? Nie. Pójdą sobie daleko stąd. Nie wiem tylko przy okazji, czy tarcza pozostaje. Natomiast on teraz nie ma po kolei niczego, więc nic mi tutaj nie zaszkodzi z jego strony. Ja mogę po prostu bić. Zresztą już jest praktycznie na wykończeniu, bo to teraz wystarczy zrobić po prostu tak i goblinek jest pokonany. Nie był to perfekcyjny kill, a mogliśmy go perfekcyjnie zabić, nie pomyślałem. Nie pomyślałem kompletnie, mogliśmy to zrobić faktycznie. Mamy 13, możemy item slot powiększyć. Też chyba wolę więcej kart pobierać na ten moment jednak. Więc nie będę tego robił. Pójdę sobie do obozowiska, tam możemy znowu odzyskać hapeki. Więc to też zrobimy i opuścimy to miejsce, idąc do zamku. Zamek serc z kolei. Nie wiem, co to oznacza dla nas. Może jakiś evencik. Możemy odwiedzić więzienie, możemy wieżę maga, możemy też kowala, sklep. Nie wiem, czy wszystko z tych możemy, czy tylko jedno. Odwiedźmy wieżę maga. Możemy mu zapłacić 1, żeby odzyskać 5. Możemy też 1, żeby zwiększyć limit o 5. Proszę bardzo. I 1 zapłacimy mu, żeby odzyskać też. Co się dzieje w dungeonie? Dwóch przeciwników, wyglądają bardzo potężnie. Spróbujemy. Najwyżej się tutaj wyglebimy. Sukub elitarny, 157. To był duży błąd. To był bardzo duży błąd. No dobra, spróbujemy. Może nam się coś jednak... Coś nam się jednak tutaj powiedzie. Spróbujemy, na ile to możliwe. Kurczę, ile on tu nas zaatakuje? 3. To nie tak dużo. To nie tak dużo w sumie. Może ja zrobię jeszcze tak i sobie zablokujemy tą kartę. Proszę bardzo, mam dużo tych kryształków tak naprawdę, nie boli mnie to za bardzo. 8 punktów życia. Darkness tutaj na się mu włączy, bo ma parę. I to mi się mniej podoba. Ja też mam parkę. Ta parka tu przywali za bardzo dużo. Problem jest taki, że co dalej? Mogę zestunować. W sumie to zrobię to właśnie, zestunujemy w tym momencie. Na razie ta walka nie idzie najgorzej. 4 i 4. Trochę nam to poprawi tę sytuację, ale nie jakoś tak bardzo. Teraz jest zdecydowanie lepiej. Teraz tu już jest 30. To z chęcią zużyjemy. Piąteczka.
tutaj też, żeby zrobić dobrą robotę. I myślę, że spróbujemy to troszkę zshieldować i może nawet nam to wystarczy. Zblokowaliśmy, straciliśmy trochę energii, widziałem. No tak, bo te szpony jeszcze niszczą naszą energię. O tym nie pomyślałem, kurde. Jesteśmy w ogóle przeklęci. Zadają obrażenia na koniec tury, dopóki nie są użyte. Okej, to musimy ich użyć. To jest oczywiście do zrobienia. To nie tak, że one zostały jakoś bardzo nam utrudnione, natomiast trochę przerażające. Moglibyśmy znowu to kurczę, skancelować. Myślę, że tak, bo nie wiem, czy się tam czai w tych kartach. W ogóle damy sobie spokój, pokonamy tego przeciwnika najszybciej jak to możliwe. Po prostu w ten sposób. Jeszcze wiem, że jest drugi. Bo tam było dwójka. Hellhound, o kurczę, piekielny pies. Cztery czerwone karty powodują, że można nas podpalić za 11. Mamy bardzo mało energii. Bardzo mało jesteśmy w stanie zrobić w tej turze dobrych rzeczy. Co jest smutne, ale oczywiście będziemy poisonować. Są potrzebne dwie karty, żeby zablokować 12. No i na razie się tego trzymamy. To jest teraz podpalone. Kiedy będziemy używać, to będzie nasz miecz płonąć. Fuck. Bardzo niedobrze. No ale chcemy tego użyć jednak. 30 ataku. Oczywiście sami sobie teraz krzywdę zadajemy, ale no niestety tak trzeba. 30 się straciliśmy. To będzie ciężka walka, ale on teraz chyba, nie widzimy tych dwóch kart, ale chyba nic nie może nam zrobić. Ojoj, dobra. Możemy zablokować aż 32. Myślę, że wolę to użyć, niż potem się nadziać na jakiś duży problem. Okej, podpalił nam znowu miecz. Tragedia kompletna. Chyba, że posłużymy się po prostu na razie tym poisonem. Proszę bardzo. Czy on teraz podpali? Dalej nam podpala miecz. Za 19 już w tym momencie. No możemy stakować poison w sumie. Tak naprawdę, cały czas. To jest to, co mi do głowy teraz przychodzi po prostu. To jest stakować poison i tarczę. W sumie to... No dobra, zróbmy na razie tak po prostu. 18 punktów życia nam to zadało. Co 4 to spada. Tutaj za 30 będzie atak w nas wymierzony. Ja nie jestem w stanie tego sparować. Nie jestem w stanie tego odbić w żaden sposób. Jedyne, co mogę zrobić... Właściwie to nawet nic nie mogę zrobić. Jeżeli użyję tego mieczyka, to już przekroczy moją siłę HP-ków. W sensie 30 plus 14, 44. To spowoduje, że przebije się przez nasze życie. No tą 30 przyjmiemy na twarz w takim wypadku. Nie ma co. Proszę bardzo, no my go oczywiście trujemy. To nie jest tak, że to jest niemożliwe do wygrania, ale jest to bardzo trudne w tym momencie. Bo ja go znowu mogę jeszcze spoisonować i mogę teraz użyć 17 bloku aż. Właściwie. To mogę użyć też tego. To mi za dużo nie pomogło, ale będę miał troszkę więcej bloku. 10 obrażeń mnie zabija, więc tego nie mogę zrobić. Nie mogę też użyć tego. No dobra, zobaczmy. Okej, podpalił nam coś, ale on jest spoisonowany. Jest spoisonowany, to znaczy, że jeżeli teraz nam nic nie zrobi, to wygrywamy. Albo możemy też po prostu wymierzyć cios. Wygramy na dwa punkty życia, ale wygramy. Okej, jest tragedia. Jest bardzo niedobrze. Czy możemy odzyskać HP? Zapłacimy dwie monetki, odzyskamy 28 HP. Szkoda, że nie możemy przyjść jeszcze raz, ale mamy 30 w tym momencie. Mamy też bardzo dużo żetoników, więc możemy sobie zwiększyć liczbę kart. Szkoda, że nie mogę gdzieś jeszcze podskoczyć sklep. Wejdźmy do sklepu, witamy, dzień dobry. Co tutaj są? Wysokie ceny widzę na dzisiaj. Widzę, jedzonko, energia. No wszystko fajnie. Energy drink, wszystko super, tylko że kurde, no... Kupmy sobie tą energię chociaż trochę. Jesteśmy biedni, jesteśmy słabowici w tym momencie. To jest sklep zresztą. Blacksmith. No tak, na nic nas tutaj nie stać. Opuszczamy ten teren, udajemy się do jakiejś takiej prostszej walki, myślę, że pójdziemy tutaj do Gryfon. To prostsza walka Gryfon. Nie wiem, jak o tym myśleć w tym momencie. Na litość boską, on wszystko jest w stanie zrobić od razu. Przy pierwszym ataku, zobaczcie. 3 karty, więcej niż 10, atak 20. 3 karty, dama lub wyżej, stun i cooldown. Nie no, my to musimy zestunować. Problem jest taki, że to był jedyny stun, jaki mamy. 9 i 8 to jest mój atak w tym momencie. 7, kończymy turę. Zobaczymy, może teraz będzie lepiej. Jest tylko asik, nawet jeżeli tutaj coś wyjdzie lepiej, nie ma 3 kart, więc tu jest super akurat. No możemy zrobić teraz tak, a my możemy znowu kolejny atak podjąć w ten sposób. Nie mam sensu na razie ściągać większej ilości kart.
10-10 walet król, atak 20. Okej. Okay. Przyjmiemy to na twarz. Damy radę to przyjąć, to nie jest wielki problem. Tak myślę przynajmniej. Zablokowaliśmy wszystko. Teraz my mamy piękną rękę. Naprawdę ładną. Pytanie brzmi, jeżeli sparujemy, to zadamy więcej. Zadam aż 30. Praktycznie jest pokonany. Żeby on tego teraz głupiego nic nie zrobił, nie zrobił. I Poison się do niego dokopał. Idziemy dalej. Nie mamy zbyt dużo pieniążków. Uzgarniemy jeszcze trzy takie żetoniki. Więc bierzemy to. Jest Temple of Kings. Nie wiem, czy to dobrze, czy to źle. Pójdę tutaj. Zapłacimy 5 i dostaniemy wzmocnionego króla. Czy my jesteśmy królem? To jest dobre pytanie. No dobra, no zróbmy to. A, wzmocniony król jako karty. Okej, okay. Mamy teraz plus 5 w tych wartościach wszystkich królów. Super. Idziemy do tawerny. Musimy zapłacić tutaj, żeby troszkę odpocząć. Za 11 HP-ków nam odnowią. No myślę, że tak. Robimy to spokojnie. A za 2 dadzą nam 5 tych dalej pól widocznych. To mi się też podoba. Zobaczcie, widzimy teraz dużo dalej. No i tak musimy iść tutaj. Potem myślę, że tą skrzynkę może odwiedzimy. On ma tutaj dużo, ten toksyczny mechanoid, możliwości działania. Shiny Gem. Coś spotkaliśmy po kolei. Bierzemy. Fantastycznie. Jeszcze przy okazji nam wpadł Gemik. Problem jest taki, że mamy i tak ich dużo. Tak, króle są wzmocnione. To super. Fuel nie kosztuje niczego. Plus 1 Visible. Aha. Czyli chcemy go raczej szybko pokonać, tak myślę. Tak mi się wydaje przynajmniej. Muszę częściej wykorzystywać te zdolności, bo tego nie robię kompletnie, a powinienem. Plus 1 Visible Card. Spoko, rozumiem, o co chodzi. Skoro mogę używać więcej, to używajmy. I tak to się odnawia. Nie mamy żadnej pary, niestety. Dobra, robimy tak. No i co? No i zrobimy tak po prostu. Nie wiem, czy jest sens używać tej tarczy. Nie pamiętam, czy się odnawiała, czy nie. Nie, skończymy. 59, 45. On ma kolejną kartę. Już teraz nas spojzonuje. My możemy zadać mu 21 punktów obrażeń. Mogę jeszcze Jemika użyć. Ja jeszcze 7 ładnie. Razem to jest 21, a gdybyśmy użyli tego, to jest 19. No nie no, spróbujemy. Myślę, że też się opatulimy, na ile to możemy defensywnie. Po prostu wszystkiego tutaj spróbujemy użyć naraz. Poison plus 11, jasne. 5 punktów życia ma tylko kolega. Jak go walniemy, czy Poison wejdzie nam jeszcze? Bo to jest pokonana walka. Nie, na szczęście Poison nie wchodzi wtedy. Dobra, tutaj jest sklepik, tutaj są chipsy. Chipsy, że tak powiem. Ale my weźmiemy sobie ten skarbik. Co my tutaj dostaniemy? Bag of Holding. Okej. Okay. Możemy przechowywać karty na później, używać przedmioty, które mogą wrócić. Okej, okay. Nie wiem, jak to do końca zadziała w stosunku do nas. Ale mamy coś takiego. Może po prostu możemy tam wrzucić coś na później. Bieramy sobie chipy. Niedługo nam się skończy jedzonko, ale idziemy do campsite'u. A w campsite, jak wiadomo, możemy odpocząć, odzyskać hapeki. Możemy schantować, żeby zyskać jedzonka, myślę, że tak. Możemy refilować, nie mamy żadnych konsumabli i możemy pójść do kolejnej walki z jednookim gigantem. Zobaczymy, jaką on ma tutaj rzecz. On ma pałkę wielką i mrugnięcie, co ciekawe. Powoduje... Nie powoduje niczego, on po prostu mruga na nas. Nie ma żadnego efektu. Okej, okay. No dobra. Każda karta, karty, które do dziesiątki się zdają, łatwo nas może walnąć tak naprawdę. Czyli co? To możemy, tak naprawdę rozumiem, że przerzucić tutaj. Okej. Okay. To jest bardzo interesujące w sumie. Ale my na razie to chcemy użyć tego, co mamy. I zobaczymy. O, okej, okay, fajne. Podoba mi się ta mechanika. Podoba mi się, że to możemy potem sobie odzyskać. Myślę, że może byśmy to właśnie... on nas teraz walnie za 21. Ale mamy akurat blok za 21, więc się świetnie składa. Przywrócimy sobie tą kartę, zrobimy tak i zrobimy tak. A teraz to już zarządzanie tymi kartami jest naprawdę takie potężne. Kurde, może zarówno mrugnąć, jak i zaatakować. Za 21 znowu. Nie możemy się bronić przed tym. Ogłuszymy kolegę. Nie podoba mi się to, że chce nam zrobić kuku. Myślę, że 6 użyjemy. 7 sobie schowamy na później. Może nam się to przyda w kolejnej turze. Mamy pary i to jeszcze wzmocnione. Ujujuj, to jest 45 ataków w tym momencie. Super się złożyło. 7, 10 zaatakuje nas za 21. Kurde. Przyjąć te. Nie wiem, czy chcę przyjmować dużo obrażeń. Mogę dodatkowe karty w sumie pociągnąć. Teraz to mnie do dotarło. 25 bloku to jest wystarczająco. I te pary sobie tutaj, bo dwie możemy, rozumiem, że mieć. Kończymy turę.
Proszę bardzo. No i teraz to się pięknie już tutaj pogrywa. Mamy z kolei walkę z bossem, więc to się może już skończyć różnie. Myślę, że na tą walkę z bossem sobie jeszcze z chęcią zagramy, bo trochę się wciągnąłem. Sierżant Żaba albo Ropucha, ciężko powiedzieć. Dobra, cztery czerwone karty dają mu 48 ataku. To ja się nie zastanawiam nad tym, ja to po prostu wyłączam. Możemy teraz tak, mamy parkę, ona za dużo nie zrobi. On ma 340 punktów życia. To jest kosmiczny przeciwnik. Zrobimy co możemy na razie. Cztery czerwone karty, cholera wie, może ma tutaj czerwoną kartę, nie wiemy tego. Ale no musimy próbować cokolwiek tutaj zdziałać. Mamy tą siódemkę, więc myślę, że na wszelki wypadek, chociaż trochę, nie była czerwona na szczęście. Trzy czarne też mu robią robotę, ale wtedy ma blok po prostu ogromny. Oh shit, no nic. Będziemy próbować jak najwięcej upływać w tym momencie, mamy piątkę. Spoizonujemy go, teraz mu ten blok wyjdzie. Jest spoizonowany, ma blok 28. Od razu mu tego bloka trochę ściągnęliśmy. W tym momencie niczego nie ma, tam są dwie karty ukryte. Tam są dwie karty ukryte, myślę, że zgarniemy sobie dodatkowe karty. Mamy dwie parki, się nam przydadzą, 30. Blok mu przynajmniej ściągniemy. No i co? Myślę, że poblokujemy ile się da. Piątkę wyrzucimy i siódemkę, czwórka jest za mało, żeby ją zachowywać. No walną nas, walną, to było niestety do przewidzenia. Siódemkę zgarniemy z powrotem. Zgarniemy sobie więcej kart, może jakieś parki właśnie za 21. Na ten moment mało widzimy. Jest szansa, że to nas zaboli, nie mamy tarczy też. No nie mamy tarczy, ale możemy sobie schować to, możemy sobie schować to, czy możemy jeszcze więcej? Nie, to by było już za dużo. Ja go jednak tutaj wyłączę. Oj, trzy czerwone od razu. Jest szansa, że to będą dwie czarne, jest oczywiście taka szansa. Przywracamy karty, mamy dwa asiki. Dwa asiki tutaj 33 punkty obrażeń zrobią. Myślę, że też ile się da, spróbujemy zablokować znowuż. No i zobaczymy, co teraz się wydarzy. 33 punkty życia. Dobra, jeżeli on będzie tutaj 4 żywonych nie może mieć, na pewno nas nie zaatakuje. To świetnie, to my próbujemy znowuż robić ile możemy, jeżeli chodzi o damage. 115 punktów życia ma jeszcze. O, oczywiście się zablokuje teraz. Skurkowaniec. Już ma 3 czerwone. Już ma 3 czerwone. Ja go blokuję. Na pewno miał tak, miał czwartą, więc to by nas zabiło, gdybyśmy mu dali to wykastować. 24. Przywrócimy tą szóstkę. Użyjemy ją tutaj. Chowamy asika. 33, 74 punkty życia. 4 czerwonych nie będzie miał. 4 czerwonych nie będzie miał, więc możemy coś podziałać. Mamy tu asika z waletem, to damage, ile tylko możemy. Wykorzystamy szóstkę na ten toksyczny tutaj. I na tym skończymy znowu. Oczywiście blok, na szczęście ten blok został mocno osłabiony. Czy czerwone karty? Jest bardzo krucho w tym momencie. 33 punkty obrażeń mu zadamy. Ale to jest za mało. To jest za mało. To jest potencjalnie śmierć tutaj. Chyba, że króle nam wyjdą teraz. Nie, kurde, wyszło nam 3 asy. Jeszcze. Cholera jasna, jeszcze. Jeszcze, ile to się chyba nigdy nie kończy. Jeszcze, dajcie mi dwa króle. Dajcie mi dwa króle, to przetrwam. Ale nie daliście mi dwóch króli. No nic. Nie ma dwóch króli, to nie ma dwóch króli. Nie ma co się zastanawiać. Teraz pytanie, 33, 21. No to nie ma co się zastanawiać, tylko trzeba by rzucić po prostu w ten sposób tutaj. 33 punkty życia mu właśnie zostają. Ile możemy wyblokować? 27. No to jest nie do przeżycia. No to jest nie do przeżycia. To jest raczej końcówka. Mamy sobie tą kartę i myślę, że tego królka... Mogłem królka rzucić, ale i tak byśmy tego nie przetrwali, jeśli on ma... Jeśli on ma cokolwiek sensownego. Nie miał czerwonych! Nie miał czerwonych! Zginął! Nam na 3 punktach życia przetrwaliśmy tę walkę i na wykorzystaniu wszystkich odzyskaliśmy aż 4 te czerwone kryształy, ale udało nam się przejść tą pierwszą rundę, moi drodzy, i myślę, że w tym momencie właśnie tym zwycięstwem fartownym, bo jednak zakończymy sobie ten odcinek. Ja wam ślicznie dziękuję za oglądanie. Jeśli wam się podobało to, co tutaj obejrzeliśmy dzisiaj, to zostawcie lajka i zasubskrybujcie kanał, to się zawsze mi bardzo przyda. Zachęcam was do sprawdzenia PokerQuestu. Bardzo ciekawa gierka, mi się osobiście bardzo spodobała. Myślę, że wam też, jeśli dacie jej tylko oczywiście szansę. Zapraszam do oglądania kolejnych odcinków i filmów na kanale. Ja się z wami żegnam w tym momencie. Do usłyszenia już niedługo. Cześć!